No cześć, słuchajcie, niezłe są jaja. Ubrałem się już do biegania, nawet możecie zobaczyć, buty mam zarzucone. I cały jestem już gotowy, żeby iść pobiegać tutaj w pobliskim parku. Gdy właścicielka mieszkania, zresztą słyszałem wcześniej tutaj jakieś dźwięki, jakieś imprezy, ale właścicielka mieszkania powiedziała mi, że jest tu impreza z okazji Dnia Oporu Indian, czyli ludności, która tu mieszkała wcześniej przed białymi. No i kurczę, zarzuciłem mikrofon, wziąłem GoPro do łapy i postaram się to nagrać. Mam nadzieję, że da radę tam wejść i że będzie Chavez. Zobaczcie, jest jakaś impreza. To jest o tyle dobry moment, że można tutaj nagrywać i trzymać kamerkę bez problemu, bo jak jest tyle ludzi, to jest bezpiecznie, nie ma złodziei, jest dużo policji. Można sobie nagrywać na luzie. Czerwone koszulki to jest symbol Chavistów. Co jest ciekawe, to to, że Chaviści w pewien sposób przejęli to święto, tak jakby broniąc uciśnionych, tak więc też i Indian, podłączyli to tak jakby do obrony ludu i przejęli to święto, nawet zniszczyli kiedyś, czytałem na Wikipedii przed przyjściem tutaj, przygotowałem się trochę, że zniszczyli kiedyś pomnik Kolumba, w związku z tym, że Kolumb był białasem, który przyjechał do Wenezueli. No przepraszam, do Ameryki Południowej. No dobra, zobaczmy, jakiś dziadek tam przemawia. Ya aproximadamente 20 años, compatriotas, a las comunidades indígenas no les reconocían sus derechos políticos. Una pregunta. A nuestras comunidades indígenas, a nuestros pueblos indígenas, los tenían invisibilizados, masacrados. No za dużo tutaj ludzi nie ma, czyli poparcie dla Chavistów raczej nie jest jakieś ogromne z tego, co przynajmniej mi się wydaje, z tego, co widać. A to jest pomnik. Napiszę kogo? Jakiegoś z tego, co widzę, wojownika, bo ma pióra i jakiś oszczep. Także prawdopodobnie był to jakiś bohater w związku z walką z białymi, który bronił niepodległości w Wenezueli. Con nuestro compatriota Hugo Chávez a nuestros pueblos indígenas. Y decía que los tenía marginados, invisibilizados. Querían eliminar su costumbre, su cultura, su patrimonio histórico, su idioma. Lo llamaban lengua. Le decían las lenguas indígenas. Y no eran reconocidas por nadie. Y hace 20 años, con la revolución bolivariana, entraron como siempre tuvieron que haber estado. Por la puerta grande de la patria de Bolívar y Chávez, nuestro pueblo indígena. Kurde, ja to mam chyba farta i mówię taki klimat, gdzie taka propaganda się odbywa. Prześlij na pieszcze teraz tutaj. Propaganda, propaganda, propaganda. No. Vamos hacia donde? Rumbo al millón. Mira, todos los compatriotas milicianos incorporados a la milicia. Veamos. Un poco aquí a los compatriotas milicianos que son compatriotas con discapacidad auditiva. En este espacio que sirve de monumento a la resistencia indígena, este espacio, hay que decirlo, fue rescatado por Hugo Chávez y por el poder popular. Aquí estaba la figura del coronelista mayor. Y ahora. Aquí tenemos la figura de nuestro gran cacique, de nuestro líder, Guaycaipuro. Aquí tenemos a Urimare, aquí tenemos a Altiuna. Hoy aparece plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Constitución de Hugo Chávez, en la Constitución de la Patria, que no se puede instalar la Asamblea Nacional si no están presentes los pueblos indígenas. Es un reconocimiento al protagonismo de los pueblos indígenas. Czyli taki zjazd Chavistów. Zapytałem się Kisbel, czy by ze mną tu przyszła i nagrała się też. No, w sensie, żeby mi opowiedziała o tym. Ale powiedziała, że no co ty żartujesz, mam o swoją reputację, nie będę na marszu Chavistów. Okej, okay, kupię sobie chyba papelon con limon. Gracias. Tutaj jest też takie miejsce jakieś z obrazami i sztuką tych Indian, prawdopodobnie. Gracias.
Albo po prostu związane z prawami Indian i z Indianami właśnie. Lokalną ludnością, która była tutaj przed białymi. Decía Hugo Chávez, recordemos a los compatriotas, los que levantamos el nombre de Chávez, los que gritamos viva Chávez. Jedyny minus jest taki, że chciałem iść tam do restauracji coś zjeść, ale niestety w związku z tym, że jest ta impreza, to jest zamknięta. No i teraz, żeby pójść stąd do domu, te 300 metrów będę musiał przebiec. Albo szybko pójść. Bo tutaj jest dużo ludzi, ale tam będzie mało ludzi. Uroki Caracas. Czułem się delikatnie nieswojo, będąc jedynym gringo na obchodach święta ruchu oporu rdzennej ludności Ameryki Południowej i stojąc pod pomnikiem indyjskiego bohatera Guaycaipuro, którego postać w miejsce stojącego tu wcześniej Kolumba, też gringo, postawił w 2015 roku prezydent Maduro. Na szczęście Wenezuelczycy są wyluzowani, obyło się więc bez większych spinek. W tym odcinku opowiem wam, co się zmieniło w Wenezueli podczas mojej kilkumiesięcznej nieobecności w tym kraju, a zmieniło się sporo. Zapraszam więc do oglądania. Dzień dobry, witam wszystkich widzów. Jestem znowu w Wenezueli. Przyjechałem tutaj po 3,5 miesiącach pobytu w Europie i wiele przez te 3,5 miesiąca się zmieniło. Opowiem wam o tym, postaram się trochę o tym opowiedzieć dzisiaj. Co prawda wcześniej powiedziałem, że będę publikował materiały z naszej, mojej i Gizbel podróży po Wenezueli nagranej w czerwcu, ale uznałem, że zamiast dwa materiały miałyby być nieaktualne, no to chociaż trochę ponagrywam na bieżąco i pokażę, jak teraz wygląda Wenezuela, a później kiedyś opublikuję tamten materiał. Pewnie jakoś w ciągu miesiąca albo dwóch. Bardzo dużo się zmieniło. Przede wszystkim 20 sierpnia nastąpiła denominacja. Rząd Wenezueli zamienił 100 tysięcy starych boliwarów na jednego nowego boliwara. Oprócz tego podniesiono wynagrodzenie minimalne i to bardzo mocno, dlatego że z jednego, dwóch, trzech dolarów wcześniej, w zależności od miesiąca, wzrosło ono aż do 30 20 sierpnia. I ma to wpływ na to, jak wygląda sytuacja przynajmniej w Caracas, gdzie mieszkam. Po pierwsze, nie ma tylu osób bezdomnych, które by szukały jedzenia po śmieciach, tak jak wcześniej, nie ma takich drastycznych obrazków. Po drugie, nie ma ludzi, którzy by podchodzili i prosili o pomoc aż tak bardzo jak wcześniej. No i po prostu nie widać aż tak wielu bezdomnych. Czyli krótko mówiąc, podniesienie wynagrodzenia minimalnego kilkunastokrotne spowodowało, że najbiedniejsi mają o wiele lepiej. Wenezuelczycy skarżą mi się, że ceny wzrosły na tyle, co jest prawdą, że ceny w większości rzeczy wzrosły, że niweluje to wzrost tego wynagrodzenia minimalnego, ale są to najczęściej Wenezuelczycy, którzy zarabiają wiele więcej, więc oni dostrzegają przede wszystkim wzrost cen. Niestety, denominacja została wprowadzona w warunkach galopującej wenezuelskiej inflacji, w przeciwieństwie do tego, jak to zostało zrobione w Polsce w 1995 roku. Tak więc już spadek wartości boliwara zjadł sporą część tego wynagrodzenia minimalnego i tak jak w sierpniu wynosiło ono 20 parę pod 30 dolarów, tak teraz wynosi już z tego, co się orientuje, około 20, a nawet mniej. Chyba kilkanaście dolarów w tym momencie. Przedstawię obliczenie na dole. Do niedawna kurs dolara był w miarę stabilny. Oscylował między 100 a 100 boliwarów, nowych boliwarów za dolara. Natomiast niedawno wzrósł w ciągu jednego dnia do 140. Także mam nadzieję, że tak nie będzie. Dla Wenezuelczyków będzie to kiepskie, ale obawiam się, że ta inflacja będzie postępowała i będą znowu płacić w milionach. Niedługo, niestety. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Na pewno zapytacie, a właściwie część już z was już mnie zapytała na Instagramie. Swoją drogą oglądajcie Instagrama, dlatego że tam na bieżąco pokazuję, co u mnie słychać. Mój Instagram jest taki, jak tutaj widnieje. Zapytacie, ile kosztuje benzyna. Kosztuje to samo, co wcześniej, czyli najtańsza jednego boliwara, droższa 6 boliwarów za litr. W związku z faktem, że jeden nowy boliwar jest wart 100 tysięcy starych boliwarów, aha, to jest cena w starych boliwarach, jeden stary boliwar. Więc jeden nowy boliwar jest wart 100 tysięcy starych boliwarów, jeżeli macie banknot jednoboliwarowy, to możecie za niego kupić 100 tysięcy litrów benzyny. Krótko mówiąc, jeżeli nie ma się starych pieniędzy, to sporo się przepłaca za paliwo. Ale wszyscy raczej mają, starają się trzymać jakieś małe przynajmniej ilości tych starych boliwarów. Także tak, jest ciekawie. Teraz pokażę wam, jak wyglądają wenezuelskie nowe boliwary. To są stare banknoty boliwarowe, a to są nowe banknoty boliwarowe. Również układ jest pionowy i mniej więcej podobne postaci na tych banknotach. Co ciekawe, tutaj jest data, kiedy te banknoty zostały wydrukowane i możecie zobaczyć, że jest to 15 stycznia 2018 roku, czyli już od dawna była ta denominacja szykowana, ale prezydent Maduro opóźniał jej wprowadzenie.
Z tymi cenami to w ogóle jest tutaj ciężko cokolwiek stwierdzić, dlatego że wcześniej wrzuciłem na Instagrama, że za taką butelkę wody, możecie zobaczyć, zapłaciłem 4,5 dolara. Ale z kolei wczoraj w innym miejscu znalazłem ją o wiele taniej, także trudno powiedzieć, czy coś kosztuje tyle, czy tyle. W każdym razie tak, jeszcze do niedawna było znacznie drożej w przeliczeniu na dolary, teraz dolar znowu spadł, jest trochę taniej. Wszystko to skomplikowane, ale wyczuwam ogólną poprawę, zwłaszcza dla najbiedniejszych ludzi, którzy coś już mogą kupić za to swoje wynagrodzenie minimalne. Okej, trzeba teraz zadzwonić do Romana, ale zaczekajcie, najpierw sprawdzimy. Specjalnie się nie logowałem przez parę dni i nie sprawdzałem, ile się uzbierało kasy dla Romana na jego kamerkę, ale coś czuję, że kupi coś więcej niż kamerkę, a właściwie chyba nie musi kupować kamerki, dlatego że kamerkę dostał w prezencie. Także coś czuję, że chłopak będzie miał trochę kasy na dobry start w życiu. Okej, szybkie podsumowanie. Przychody z YouTube'a do 11 października włącznie. Wszystkie wpływy na konto, którego numer podałem w opisie filmu. Niestety musiałem zakryć wasze dane, no bo wiadomo, RODO, no i nie chciałbym, żebyście mnie podali do sądu, chociaż w sumie macie prawo się pochwalić wpłatą. Dziękujemy wam bardzo. I PayPal. Wszystkie wpływy na PayPal od 10 października do momentu publikacji odcinka. Tutaj niestety też musiałem zakryć wasze dane. Suma jest taka. A więc podsumowując, w momencie publikacji odcinka uzbieraliśmy 8228 zł. Kurczę, no muszę wam powiedzieć, że nie spodziewałem się, że tyle się uda uzbierać kasy dla Romana. Po prostu jestem w ciężkim szoku, zaraz do niego zadzwonię i mu o tym powiem i nagram to dla was. Myślę, że nie tylko może sobie kupić teraz kamerkę, chociaż w sumie kamerkę chyba z tego co wiem dostał od prezencie od jednego z widzów. Ma dostać przynajmniej w prezencie, więc będzie sobie mógł kupić jakiś osprzęt, jaki chce lub po prostu wykorzystać to na życie. Teraz się zastanawiam, dlaczego ja nie mam Patronite'a. Okej, dzwonię do Romana i mówię mu, ile uzbieraliśmy, ile wy wpłaciliście. No cześć! Cześć! Słyszysz mnie? To tak, słyszę. Dobra, słuchaj, zgadnij, ile się uzbierało kasy. 800 zł? 800. Nie, no w sumie się uzbierało... Ty mi mówisz, ja myślałem, że ty pytasz mnie ile... No, nie. Ile? Okej, zgadnij, powiem ci, ile się uzbierało kasy. Uzbierało się 8228 zł. Nie wierzę. No na serio. I to jest tylko że jeszcze prawdopodobnie coś wpłynie z tych z reklam YouTube'a, bo one są z reklam też. Tak, bo one są do 11 października włącznie rozliczone, a tam jeszcze coś na 12. Także będzie jeszcze pewnie troszeczkę więcej. Ruszamy na drugą stronę, będącej de facto ściekiem rzeki El Guaire i jedziemy przez dzielnicę Bediomonte, gdzie na słupach wiszą krzyże z nazwiskami młodych ludzi, ofiar protestów z 2017 roku. Jedziemy na spotkanie z człowiekiem, którego już znacie. Tego pana pewnie pamiętacie. Hola Mauricio. Hola. Jest parę godzin później, siedzimy sobie w restauracji Mocambo, zaraz wam pokażę co zamówiliśmy i ile kosztowało. Dzisiaj jedziemy nagrywać trochę Caracas, pewnie nagrania z tego dnia wykorzystam w przyszłości w kolejnych filmach. Vamos a ver Caracas en la noche un poco. Sí, vamos a salir a recorrer las calles y fotografiar un poco Caracas de noche con nuestro amigo Lenin. Okej, fino. Fino jest typico para Venezuela. Sí, fino. Fino. Dla miłośników cen zamówiliśmy dwa hamburgery takie, jeden i drugi. Dwa soki, sparcite, czyli napisze na dole z czego to jest, jedną kawę. I wszystko, zaraz napisze ile kosztowało. Jest to jedna z fajniejszych restauracji, ale taka, która nie jest bardzo droga. Ese lugar no es muy caro, sí. Puede se comer aquí bueno, pero los precios normales. En la mitad. Cały rachunek wyniósł 1264, czyli z nabiwkiem jak dam 1400 to będzie 10 dolarów. To jest właśnie wejście do tej restauracji, to są palmy jak widzicie, czyli standardowo. I ahora esperamos para el hombre que lleva el carro. Sí. Czyli krótko mówiąc jest koleś, który zabiera od ciebie kluczyki do samochodu, parkuje ci samochód i później jak wychodzisz z restauracji to przywozi ci ten samochód, oddaje ci kluczyki i jakąś mu z reguły tam kasę rzucasz. Jedziemy po naszego drugiego kolegę, fotografa Lenego i obserwujemy, jak w przeciągu niecałej godziny robi się niemalże całkiem ciemno. Tak jest właśnie w Wenezueli. Ruszamy do miejsca, gdzie będziemy mogli nagrywać wieczorem. Wychodzimy z samochodu i tutaj też jest koleś, który się opiekuje parkingiem. Parkingowy taki po prostu koleś, który ogarnia, to on właśnie. Gracias. Sí, mi gente, bueno. Idziemy się przejść, w tym momencie jesteśmy w takiej w miarę bezpiecznej dzielnicy Altamira.
dziecko tutaj siedzi na ulicy. Nie wiem, czy jest bezdomne w sumie, trudno powiedzieć. Wszyscy mamy aparaty, bo ze mną są moi koledzy fotografowie. Tak więc jak widzicie, żarła wszelakiego jest tu pod dostatkiem. Jesteśmy w takiej dosyć dobrej dzielnicy Altamira, dlatego też jest tutaj dużo ludzi i dlatego też mogę nagrywać, nie obawiając się niczego, sobie spokojnie aparatem, wyciągnąć wielki aparat, a nie GoPro, którym nic bym nie nagrał, bo byłoby prawdopodobnie za ciemno o tej porze. Myślę, że warto wspomnieć jeszcze tylko o tym, że to nie jest typowa Wenezuela. Tak jak przed chwilą powiedzieli moi współtowarzysze, to jest kilka procent Wenezuelczyków, których stać na to, żeby przyjść w takie miejsce i żeby tu odpoczywać. Miałem przed chwilą z moimi kolegami, fotografami rozmowę taką, nie zgadzają się ze sobą. Jeden twierdzi, że się pogorszyło, drugi twierdzi, że się polepszyło po tym zwiększeniu wynagrodzenia minimalnego. Jeden twierdzi, że mimo tego, że wynagrodzenie minimalne się zwiększyło, no to ceny wzrosły na tyle, że ludzi stać na mniej i jest jeszcze gorzej niż wcześniej. Ja się z tym nie zgadzam. I Mauricio, szczerze mówiąc, przyznał mi rację, że dla tych najbiedniejszych jest jednak lepiej, bo stać ich na cokolwiek, nie dostają już $2 miesięcznie. Poprosiłem go, żeby to powiedział. Powiedział mi, że nie, stary, oni mnie zlinczują. Ludzie mnie zlinczują, Wenezuelczycy, jeżeli ja coś takiego opowiem. Nienawiść do czawistów i do rządu jest tak duża, że po prostu nie powiem tego. Sorry. Czyli no dużo emocji jak do nich. Nawet jeżeli coś jest dobrego w tym, co jest wprowadzone teraz, no to już emocje są tak silne przeciwko rządowi, że nawet się nie przyznaje racji w czymkolwiek temu rządowi właśnie. ¿Cómo te va? Bart, como Bart Simpson. Okay. Esa es su presentación a todos lados. Como Hugo Chávez, lamentablemente. Y él tiene un vlog, tú tienes una cuenta en Instagram dedicada a comida. Y tú me dijiste que aquí mucha gente vende comida en Instagram. Sí, hay mucha gente que está haciendo como recetas caseras y están haciendo como recetas de cosas muy puntuales, formato. Donas, sushi, hamburguesas, comida para repartir por delivery. Ah. Entonces eso le ha servido mucho a gente de oficina, a gente de casa, porque en Caracas hay mucha gente que no está saliendo mucho tampoco y prefiere que la comida llegue a su casa. Sí, porque es más seguro. Es más seguro, es más económico también. Sí. Y entonces no tienes que ir a un lugar y esperar por una cola. Los puntos de venta se han vuelto un problema para también hacer los pagos. Ha sido súper productivo el hecho de trabajar con emprendimientos de Instagram porque te elimina el costo de un local. Se ha convertido en un estándar hacer comida en casa o hacer pequeños emprendimientos en casa o con pequeños grupos y vender a través de internet. ¿Y puedes comprar en Instagram también? Instagram todavía no tiene plataforma de pago disponible a Venezuela, pero la gente busca la forma de que tú cumplas tres pasos. Depositas, haces transferencia de dinero y luego cuadras el delivery el envío de la comida. Gracias. Buenísimo. Gracias a ti. Wyszliśmy z tego miejsca, gdzie było jedzenie, na takim targu i jest od razu McDonald's.
do którego chyba naprawdę nie ma sensu iść, dlatego że jest znacznie drożej i jedzenie jest o wiele gorsze. McDonald's w Wenezueli jest beznadziejny, ale nie, nie będę wam pokazywał cen. Wiem, że to niektórych z was interesuje, dla mnie jest to strasznie nudne. Podobno nie mówi się strasznie nudne, tylko bardzo nudne, także bardzo nudne. Ok? A, si. Pasmy chachas, czyli dziewczyny. Los Palos Grandes, Altamira, czyli takie no, miejsce, gdzie dosyć dobrze sytuowani Wenezuelczycy mieszkają i jest bezpiecznie. Oni mają tu zresztą swoją policję, taką wewnętrzną. Po prostu policja, która jest stąd i na przykład jak były protesty, to nie za bardzo przeszkadzali komukolwiek, bo tutaj nie jest popierana partia rządząca, tylko opozycja. No i też dbają jednak o to, żeby było bezpiecznie. Tu na przykład na Altamirze się nie jeździ na czerwonym świetle, a wszędzie w Wenezueli się jeździ na czerwonym świetle. To jest taka typowa hamburgerownia, czyli taka budka po prostu z jedzeniem, jak to u nas, zapiekanki i tego typu rzeczy. Tam ona ujka, bo do hału. Można kupić tak, perro caliente, czyli hot dog w dosłownym tłumaczeniu, hamburgery, pepitos, to jest coś z tego hot doga chyba, refresco, czyli napoje, jugo, agua, sok, woda. Tutaj panowie robią to jedzenie. Staram się troszeczkę może nagrać ze mną. Tutaj są sosy, które można sobie nalać. Tutaj panowie czekają do jedzenia. To są takie typowe uliczne budki z hamburgerami i z hot dogami, które są tutaj w okolicy. Wenezuelczycy uwielbiają jeść w nocy w takich miejscach. Caracas, dochodzi 8 wieczorem. Dobra dzielnica, są jeszcze ludzie. Ale po 8 się już trochę będzie wyludnie, zobaczycie zresztą. Po 20-21 ulice Caracas pustoszeją, prawie nie ma przechodniów, a jedyna aktywność ludzka to przemykające gdzieniegdzie, nieważne na jakim świetle, samochody. Nikt się raczej nie zatrzymuje.